Krypto Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. W tym tygodniu przychodzę do was z filmem co się dzieje w świecie kryptowalut. Ale jak na początek pamiętajcie, że wszystko to co usłyszycie w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna i przed podjęciem decyzji zachęcam do zrobienia własnego researchu. Dzisiaj będzie bez dłuższych wstępów, jedynie chciałem przypomnieć, że jeżeli masz jakieś pytania, chciałbyś się czegoś dowiedzieć, czy nurtuje Cię, na co odpowiedź nie może znaleźć, to zapraszam Cię do zostawienia tego pytania w komentarzu pod tym filmem, a w miarę możliwości, jak tylko uzbieramy odpowiednią ilość pytań, to nagram film, taki Q&A, żeby na te pytania odpowiedzieć. Przypominam również o moim poradniku dla początkujących. Jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania mojego poradnika. Przejdźmy zatem do najważniejszych informacji ze świata kryptowalut. A trochę się tego nazbierało, plus aukcja, która jest organizowana w Stanach Zjednoczonych na ponad 4000 bitcoinów i w której każdy może wziąć udział, ale o tej aukcji powiem trochę później. Jak możemy zobaczyć na coin 360, wszystko ładnie na zielono. Bitcoin jest na prawie 5,5% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin i jego cena to 10 127 dolarów. Taką cenę mamy od niedawna, ponieważ jak pierwszy raz jakieś 3-4 dni temu Bitcoin osiągnął cenę 10 000 dolarów, to była szybka korekta nawet do 9452 dolarów. Ale na szczęście szybkie odreagowanie i mamy znowu powyżej 10 000. Na większości kryptowalutach możemy zaobserwować wzrosty. Ethereum ponad 5%, XRP ponad 3%, EOS ponad 3%, Binance Coin prawie 3%. Litecoin ponad 6,5%, XTZ czyli Tezos co ciekawe ponad 16% na plusie. Także dosyć fajnie wygląda sytuacja na rynku. Jeżeli podoba Ci się ten film, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji i naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Przejdźmy zatem do pierwszej wiadomości, jaką jest predykcja ceny Bitcoina przez Mike'a Nowogradza, znanego inwestora w kryptowaluty i nie tylko w kryptowaluty. Jak możemy przeczytać na Live Bitcoin News, Mike twierdzi, że będzie to wielki rok dla Bitcoina. W niedawnym wywiadzie dla CNBC stwierdził, że Bitcoin w 2020 roku może mieć nowe ATH. Poprzedni rekord cenowy bitcoina to w przybliżeniu 20 tysięcy dolarów i jestem przekonany, że za około 10 miesięcy wirtualna waluta osiągnie jeszcze wyższy poziom. Przyczyną tych dużych wzrostów ma być oczywiście halving bitcoina. Dodatkowo mówi on, że coraz więcej ludzi postrzega bitcoina jako środek przechowywania wartości, tak jak metale szlachetne, tak jak złoto czy srebro. Z drugiej strony wielu innych analityków twierdzi, że tym razem po halwingu nie będzie nowego all-time high, a jak będzie faktycznie, to zobaczymy dopiero po halwingu, ponieważ nikt nie wie, jak zachowa się cena tym razem. Pozostańmy przy bogatych i znanych inwestorach. I teraz na tapecie Warren Buffett oraz Justin Sun i długo odkładana kolacja, która w końcu się odbyła i to w tajemnicy. Warren Buffett co roku sprzedaje na aukcji kolacje ze sobą od 2000 roku, a zebrane fundusze przeznaczane są na cele charytatywne. W zeszłym roku Justin Sun, założyciel Fundacji Tron, złożył rekordową ofertę o wartości 4,5 miliona dolarów i, oczywiście, wygrał tę aukcję. Chociaż kolacja pierwotnie zaplanowana była na koniec lipca 2019 roku, Sun przełożył ją kilka dni wcześniej, twierdząc, że zachorował na kamienie nerkowe. Finalnie okazało się, że był on w San Francisco w transmisji wideo na żywo. Później przepraszał oczywiście za nadmierny marketing kolacji, twierdząc, że miał on negatywny wpływ na organy regulacyjne i opinię publiczną. A przebieg kolacji możemy zobaczyć na Twitterze Justina Sana. I tak w skrócie, San przyprowadził ze sobą kilku gości, w tym twórcę Litecoina, Charliego Lee, CEO Etoro Joni Asia a także dyrektora finansowego Huobi, Krisa Lee i szefa Binance Charity Foundation, Helen High. Za kolację zapłacił 515 dolarów. Podczas kolacji Buffett otrzymał swojego pierwszego bitcoina i tu mamy adres jego portfela, a portfel ma na Samsungu Galaxy Fold. Otrzymał on również prawie 2 miliony tokenów TRX, co daje jakieś 44 tysiące dolarów. Sam pokazał również Buffettowi, jak przesłać TRX i jak szybko działa sieć Tron i tak dalej, i tak dalej. Cały przebieg kolacji mamy na Twitterze Justina Sana. Przejdźmy teraz dalej. Gracze krypto wydali w ubiegłym tygodniu milion dolarów na zakup wirtualnej ziemi. Według zwolennika blockchain Roberta Hogendorna. Gracze zainwestowali w zeszłym tygodniu ponad milion dolarów w zakup wirtualnych przestrzeni w trzech grach opartych na kryptografii: Decentraland, Cryptovoxels i The Sandbox. Decentraland, największa z trzech platform pod względem wolumenu obrotu, wygenerował ponad 600 tysięcy od graczy, którzy śpieszą się z zakupem wirtualnej nieruchomości w cyfrowym świecie opartym na blockchain przed oficjalną premierą gry, która ma odbyć się 20 lutego. Gracze mogą kupić swoje wirtualne nazwy zabezpieczone przez domeny Ethereum Name Service, oprócz zakupu cyfrowej odzieży i akcesoriów. Według Hogendrona zakup cyfrowej ziemi zapewni użytkownikom szereg korzyści. Wirtualna ziemia w tym cyfrowym świecie może być własnością samych graczy, mogą budować co chcą i zarabiać co chcą. W rezultacie ten wolny rynek cyfrowy przyciągnie zarówno hobbystów, jak i oportunistów biznesowych. Ja już dawno słyszałem o tym projekcie Decentraland, ale nie inwestowałem w niego. Może ktoś z Was się interesuje? Mamy tu osoby, które również kupiły ziemię w tej grze. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. A następną wiadomością jest kolejny krok do adopcji blockchain. Milion biletów UEFA Euro 2020 będzie rozprowadzone na blockchain. Fani piłki nożnej w Europie dołączą do grona osób, które przyjęły blockchain dzięki nowej inicjatywie UEFA. Zgodnie z ogłoszeniem z 17 lutego, UEFA rozprowadzi ponad milion biletów na mecze piłki nożnej za pośrednictwem aplikacji mobilnej obsługującej blockchain. Organizacja twierdzi, że ten nowy system biletowy sprawi, że wejście na stadion będzie płynne, bezpieczne i pewne. Nowe mobilne rozwiązanie biletowe ma na celu zapobieganie powielaniu i replikacji biletów przez kody QR aktywowane przez Bluetooth tylko wtedy, gdy kibice znajdą się blisko stadionu. Czyli w skrócie mówiąc, jak tylko podejdziesz do stadionu, to twój bilet automatycznie się aktywuje. Aplikacja będzie dostępna na oczywiście telefony z systemem Android oraz na iPhony z systemem iOS. Kolejny przykład zastosowania blockchain, a nie kryptowalut. Zobaczmy teraz, co się dzieje na świecie. Indyjska Komisja Wyborcza zamierza wdrożyć rozwiązanie blockchain w celu zwiększenia frekwencji wyborczej. Według Inc. 42 ECI ma wdrożyć technologię blockchain w wyborach w Indiach. Komisarz ECI Sunil Arora zauważył niedawno, że komisja, we współpracy z IIT Chennai, opracowuje protokoły oparte na DLT w celu rozwiązania problemu niskiej frekwencji. Z około 900 milionów zarejestrowanych wyborców w kraju, ponad 1 trzecia nie była w stanie oddać głosu podczas sondaży w 2019 roku. Jednym z powodów tego problemu jest fakt, że obecne prawo wyborcze w Indiach nie zezwala wyborcom na korzystanie z franczyzny w miejscu innym niż ich miejsce rejestracji. W latach 2017-2019 liczba migracji ze wsi do miast wzrosła ze 139 milionów. Do ponad 450 milionów. Przy tak ogromnych danych dotyczących migracji wewnętrznej, komisarz EIO twierdzi, że nadszedł czas na reformy wyborcze. Proponowany system blockchain pozwoli zarejestrowanym wyborcom oddać głos w dowolnym ośrodku wyborczym. EIO planuje powiązać swoją bazę danych wyborców z dowodem osobistym w tym kraju. Oprócz blockchain i CI przygląda się także Internetowi rzeczy, czyli IoT. Kolejnej rozwijającej się technologii w procesie reformy wyborczej. Według Komisji, organ wyborczy kraju planuje wykorzystać rozwiązania oparte na IoT w celu zapewnienia wierności przyszłych sondaży. Według Arory, pojazdy transportujące wrażliwe materiały wyborcze zostaną wyposażone w urządzenia GPS IoT do śledzenia ich ruchu od lokali wyborczych do zestawień. Przejdźmy teraz do Rosji. Centralny Bank Rosji ogłosił 17 lutego zakończenie pilotażu tokenizacji blockchain przy użyciu platformy opracowanej przez Nornikel w ramach swojej piaskownicy regulacyjnej. Następnie bank zaproponował zmianę rosyjskiego prawa dotyczącego aktywów cyfrowych w celu dostosowania go do platformy tokenizacji. Platforma jest otwarta dla wszystkich organizacji i pozwala im wydawać tokeny hybrydowe. Mówi się, że technologia ta poszerza możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, a jednocześnie daje nowe możliwości inwestycyjne dla użytkowników. Stosunek rosyjskiego rządu do kryptowalut pozostaje w pewnym stopniu sprzeczny, dlatego też Centralny Bank Rosji Zaproponował poprawki do, do projektu ustawy federalnej cyfrowe aktywa finansowe, które są wymagane do zintegrowania i rozwoju tych rozwiązań na rozwijającym się rynku aktywów cyfrowych. Chiny. Chiny ograniczają farmy wydobywcze bitcoinów z powodu strachu przed koronawirusem. Chińskie władze zamykają farmy wydobywające bitcoiny, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Według raportu Finance Magnets, operator kopalni bitcoinów Yang Cuoer, nie mam pojęcia jak wymawia się to nazwisko, ujawnił, że jego kopalnia wraz z innymi zostały zamknięte przez lokalne władze. Yang powiedział, że policja wskazała na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa jako powód zakończenia operacji wydobywczej. I tu pojawia się pytanie, jaka jest korzyść wyłączenia maszyny wydobywczej, komputerów, kart graficznych, procesorów, aby zapobiec epidemii? Wygląda to bardziej na szukanie byle powodów, żeby tylko zamykać kopalnie i zapobiec jakichkolwiek operacji kryptograficznych. Natomiast Francja jest trochę innego zdania na temat kryptowalut i popycha Europę do usuwania przeszkód w krypto-blockchain. Zwracając się do Komisji Europejskiej o opracowanie europejskiej strategii cyfrowej w zakresie usług finansowych i proponują, aby Unia Europejska pozwoliła na emisję, i wymianę instrumentów finansowych na blockchain, czyli tokenizacja, poprzez wyeliminowanie istniejących przeszkód prawnych. Na tej stronie mamy opis, co Francja proponuje, aby ulepszyć w prawie do spraw krypt kryptografii. Jak wiemy, Unia Europejska nie jest przychylna kryptowalutom i wprowadza coraz więcej przeszkód, przez które firmy związane z kryptografią albo bankrutują, albo przenoszą się do bardziej sprzyjających krajów. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale brawo dla Francji. Przejdźmy teraz trochę za ocean. Administracja Trumpa może pozwolić na wolne od podatku inwestycje w bitcoiny. Wysoki urzędnik prezydenta Donal Donalda Trumpa zasugerował, że nowy pakiet regulacji mógłby obejmować inwestycje wolne od podatku. Według Larego Kudlowa, dyrektora Krajowej Rady Gospodarczej, propozycja pozwoliłaby na utworzenie ogólnego rachunku oszczędnościowego. Obejmowałoby to oszczędności emerytalne, zdrowotne i edukacyjne na jednym koncie. Podatnicy mogliby zasilić konto bez podatku, mieliby możliwości inwestowania tych środków według własnego wyboru, ponadto od zysków nie będą pobierane żadne podatki, które często są określane jako zyski kapitałowe. Osobiście uważam, że projekt zostanie bardzo szybko odrzucony, no ale liczą się też chęci. Trzeba pamiętać też, że może być to rzucone jako kiełbasa wyborcza w Stanach. Przejdźmy teraz na południe Ameryki. Brazylijskie giełdy kryptowalut mocno uderzone przepisami podatkowymi. Organy podatkowe w Brazylii bardziej aktywnie regulują rynek kryptowalut. Czego skutkiem jest to, co jeden obserwator nazwał chłodzeniem rynku dla mniejszych giełd. Po zastosowaniu nowych norm podatkowych w sierpniu 2019 roku Coin Telegraph Brazil poinformował, że dwie duże giełdy kryptowalut z siedzibą w kraju Ameryki Południowej Zostały zamknięte z powodu groźby wysokich kar i natychmiastowych skutków przepisów. A Kesu Bitcoin była jedną z giełd, która dobrowolnie zamknęła działalność. Współzałożyciel Pedro Nunes podobno obwinił nowe przepisy podatkowe za zamknięcie i powiedział: Po wprowadzeniu tych zasad przez Federalny Urząd Skarbowy, zauważyliśmy znaczny spadek wolumenu obrotu. Uważamy również, że rynek ochłodził się na mniejsze giełdy. Latoex, kolejna giełda kryptograficzna z Brazylii, ma podobne problemy. Firma oczekuje grzywny w wysokości 100 tysięcy brazylijskich realów, jeśli nie spełni nakazu zawieszenia wydanego przez Brazylijską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Widać, że Brazylia podchodzi do kryptowalut podobnie jak Unia Europejska. Teraz trochę lepsza wiadomość od Sony. Mianowicie fundusz Venture Capital zarządzany przez Sony Financial Ventures i japońską firmę VC Global Brain zainwestował w platformę emisji Security Token Securitize. Ale nie wiemy ile, bo firma Securitize poinformowała tylko, że łącznie zebrali oni 14 milionów dolarów. Oprócz Sony zebrali oni fundusze od MUFG Innovation Partners, Santander InnoVentures oraz innych. Securitize jest regulowany przez amerykańską komisję papierów wartościowych i giełd jako agent transferowy i oficjalny prowadzący ewidencję zmian własności papierów wartościowych. Firma dąży do modernizacji tradycyjnych rynków kapitałowych, umożliwiając instytucjom emitowanie i zarządzanie tokenizowanymi aktywami, takimi jak aukcje, udziały w funduszach, środki o stałym dochodzie i nieruchomości. Firma zbudowała protokół, który umożliwia zarządzanie wtórnymi transakcjami handlowymi i działaniami korporacyjnymi. W niedalekiej przyszłości zamierzam zrobić research tego projektu i dokładnie mu się przyjrzeć. Przejdźmy teraz do wiadomości z giełd. Kraken zhakował portfel trezora w zaledwie 15 minut. Włamanie pokazało, jak łatwo stracić bitcoiny, jeśli portfel sprzętowy zostanie skradziony. I tu jest słowo klucz: bo nie dość, że portfel musimy stracić, to złodziej musi mieć odpowiedni sprzęt, aby złamać zabezpieczenie trezora. Giełda Kraken udostępniła tweeta o haku trezora w 15 minut. Jak widać na zdjęciu, jest on podłączony do specjalnego sprzętu. Oczywiście mam odpowiedź trezora, i wyjaśniają oni, na czym dokładnie polega ten hack i jak się przed nim uchronić. Należy zauważyć, że atak ten jest wykonalny tylko wtedy, gdy funkcja ochrony hasłem nie chroni urządzenia. Silne hasło w pełni ogranicza możliwości udanego ataku. Jeżeli twierdzisz, że w Twoim otoczeniu może zdarzyć się sytuacja, gdzie zgubisz bądź ktoś ukradnie Ci trezora, Trezor zaleca nauczenie się jak tworzyć i skutecznie używać ochrony hasłem w celu zabezpieczenia swojego konta. Dodaje, że aby wykonać ten atak, sprawca musi zdobyć portfel sprzętowy i fizycznie otworzyć obudowę urządzenia. Także użytkownicy Trezora spokojnie, hak nie jest taki łatwy jak opisuje Kraken. Trzymajcie schowane swoje portfele i będziecie bezpieczni. Giełda OKX wchodzi na rynek kryptowalut w Indiach poprzez partnerstwo z lokalną giełdą jak możemy przeczytać na CryptoGlobe.com, OKX współpracuje z giełdą CoinDCX z Bombaju, aby pomóc jej w rozwoju platformy handlu instrumentami pochodnymi, w zamian za przyciłek na rynku kryptowalut. Według komunikatu prasowego, indyjscy inwestorzy będą mogli korzystać z platformy handlu instrumentami pochodnymi, do handlu kontraktami futures, stosując dźwignię do 15, zapewnianą przez OKX. Indyjscy inwestorzy będą mogli handlować łącznie dziewięcioma kryptowalutami, w tym Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin i innymi. Platforma będzie także oferować inwestorom instytucjonalnym i detalicznym wieczyste kontrakty futures na bitcoiny i etery. OKX otrzyma płynność, łączność i wgląd w indyjski rynek kryptowalut, który wychodził z ogólnego zakazu nałożonego przez bank centralny tego kraju, Bank Rezerw Indii. Coinbase Commerce Dodaje DAI jako opcję płatności dla sprzedawców internetowych. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ na takich platformach jak Shopify i WooCommerce, które mają odpowiednio ponad 800 tysięcy sklepów Shopify oraz ponad 3 miliony sklepów internetowych WooCommerce, wszyscy klienci mogą płacić w stablecoinie DAI. Szybko, bezpiecznie i całkowicie bez opłat. Dodatkowo, bardzo duża ilość sprzedających i kupujących, która wcześniej nie miała styczności z kryptografią, teraz będzie miała do tego otwarty rynek. DAI staje się drugim stablecoinem zintegrowanym przez Coinbase Commerce. W maju 2019 roku Circle C USDT stał się pierwszym zdecentralizowanym stablecoinem obsługiwanym przez Coinbase Commerce jako opcję płatności. Local Bitcoins zamyka konta w problematycznych krajach. Forbes poinformował, że użytkownicy w co najmniej trzech regionach, w tym w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie, zauważyli, że ich konta zostały dezaktywowane. Użytkownicy Local Bitcoins w krajach takich jak Irak, Afganistan, Pakistan, Syria i Nigeria otrzymali wiadomości od operatora giełdy, że mogą wycofać swoje zasoby Bitcoin, a ich konta będą zamknięte. Jak możemy przeczytać w tym artykule, wiele użytkowników twierdzi, że ich konta zostały zamknięte i nie mają możli możliwości wypłaty swoich środków. Co ciekawe, większość krajów docelowych zmaga się z wojnami domowymi lub problemami gospodarczymi. W zeszłym roku Local Bitcoins zamknął konta również w Wenezueli. Ludzie w takich krajach często nie mają dostępu do giełd kryptowalutowych, a jak jeszcze mają zablokowany dostęp do Local Bitcoins, to muszą kryptowaluty kupować na czarnym rynku. Teraz zobaczymy, co dzieje się w projektach kryptowalutowych. Jak możemy przeczytać na Krypto, tutaj to Steamit dołącza do ekosystemu Tron. Platforma Steamit or oraz ich token Steam będzie przeniesiony na sieć Tron. Wszyscy posiadacze tokena TRX mają otrzymać nowe tokeny Steam oparte na sieci Tron w prezencie. Token Cardano ADA został dodany do giełdy Binance US. FC Barcelona wchodzi w kryptowaluty i ogłasza współpracę z Chilis. W celu stworzenia tokenu FC Barcelony. W ramach partnerstwa z FC Barceloną, czyli stworzył Barca Fan Tokens do użytku w społecznej aplikacji mobilnej o nazwie Socios. Na Socios możemy kupić tokeny takich drużyn jak FC Barcelona, Juventus, PSG i kilka innych. Ogólnie bardzo polecam zainteresować się tym projektem, ponieważ jest to naprawdę dosyć ciekawy projekt. Jak możemy przeczytać na telegrafie? Chilis ogłosił również nowe partnerstwo, które ma na celu dostarczenie tokenów sportowych blockchain do NFL. Firma sportowa Blockchain Chilis nawiązała współpracę z dużą agencją marketingową. Dyrektor generalny Chilis Alex Dreyfus powiedział, że skoro wyżej wymieniona firma ma znaczącą obecność w Stanach Zjednoczonych, może zbliżyć Chilis i Socios do drużyn z głównych lig sportowych takich jak NFL czy MLB. Gdzie średnie wyceny drużyn wynoszą miliardy dolarów. Jest to bardzo dobra wiadomość od Chili's i Socios. International Money Express dołącza do sieci płatności Ripple. Intermex, bo tak nazywa się ta firma, jest jednym z największych dostawców usług płatniczych z USA do Meksyku na świecie. Przetwarza ponad 30 milionów transakcji płatniczych rocznie poprzez sieć 100 tysięcy lokalizacji płatników. Dzięki partnerstwu Intermex będzie mógł korzystać z produktu Ripple ODL. Intermex dołączy do Ripple.Net, sieci instytucji finansowych, która wysyła pieniądze na całym świecie. Intermex wykorzysta Ripple.Net do, do szybszych, przejrzystych usług przekazów transgranicznych między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Pomimo tego, że Ripple nijak ma się do prawdziwego celu stworzenia kryptowalut, to idzie do przodu jak burza i Praktycznie co miesiąc nawiązuje nowe partnerstwa. Tu możemy również przeczytać, że Narodowy Bank Egiptu dołącza do RippleNet w zakresie przekazów pieniężnych. A tu taka ciekawostka: Ethereum wolniejsze niż kalkulator z lat 90. Według Haseba Kuresi, partnera zarządzającego Dragonfly Capital, nazywanie Ethereum komputerem świata jest dużym błędem. Kuresi udostępnił tweeta, aby pokazać, że sieć jest wolniejsza niż 30-letni kalkulator. Pokazuje on, że TI81 wydany w 1990 roku ma prędkość obliczeniową około 500 tysięcy adycji na sekundę. Dzieje się tak dzięki procesorowi Zilog Z80 urządzenia. Ethereum zarządza jedynie około 360 tysięcy operacji na sekundę. Tak jak możemy zobaczyć, blockchain niby taka nowa technologia, a 30-letni kalkulator jest dużo szybszy. Przejdźmy teraz do problemu fajoty. IOTA zawiesza sieć po włamaniu na portfel Trinity. Sk skradziono tokeny IOTA o finalnej wartości 1,6 miliona dolarów. Iota zawiesiła swoją sieć 12 lutego po wielu doniesieniach o kradzieży z portfela Trinity. Po wstępnym dochodzeniu postanowiliśmy wyłączyć koordynatora, aby upewnić się, że nie dojdzie do dalszej kradzieży, dopóki nie... aby upewnić się, że nie dojdzie do dalszej kradzieży, dopóki nie odkryjemy podstawowej przyczyny tych kradzieży. Napisała AJOTA na swoim Twitterze. Ale już 16 lutego twórcy AJOTA ogłosili udaną łatkę błędu odpowiedzialnego za włamanie do portfela. W ramach zawiadomienia o aktualizacji AJOTA, AJOTA ujawniła również, że poczyniła postępy w śledztwie w sprawie włamania, a także podjęła kroki niezbędne do przeprowadzenia procesu naprawczego w celu zrekompensowania pokrzywdzonym. Twórcy AJOTA proszą oczywiście o aktualizację portfela. I na koniec akcja na ponad 4000 bitcoinów. Ta akcja, a nawet te aukcje, bo to nie będzie jedna aukcja, dotyczy, dotyczy dokładnie 4041 i lekko ponad pół bitcoinów. Wymagany depozyt, żeby wziąć w ogóle udział w akcji, to 200 000 dolarów. Te bitcoiny zostały zarekwirowane w różnych federalnych sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. I możemy je tutaj zobaczyć, są wszystkie ładnie wypisane. Tak sobie przeczytałem i zauważyłem, że są tu również skazani, którzy sprzedawali narkotyki i pobierali opłaty w bitcoinach. Przykładowo, Ryan Farras został skazany na prawie 5 lat więzienia za handel narkotykami i zarekwirowano mu bitcoiny o wartości ponad 5,5 miliona dolarów. Podobnie Matthew Lee został skazany za handel ekstazy w Dark Webie i zarekwirowano mu ponad 1,5 miliona dolarów. Aukcja będzie podzielona na serię. A serie na bloki. I tak jak możemy tu zobaczyć, będą cztery serie ABCD. W pierwszej serii będzie 5 bloków po każdy po 500 bitcoinów, w drugiej serii 10 bloków każdy po 100 bitcoinów, w serii C będzie 10 bloków każdy po 50 bitcoinów i w serii D będzie jeden blok z 41 bitcoinami. Dodatkowo jedna osoba może wygrać tylko jeden blok i jest to bardzo dobre, ponieważ uniemożliwia to zakup wszystkiego przez jedną osobę. I spuszczeniu wszystkich bitcoinów na rynku, co mogłoby tym rynkiem trochę zachwiać. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz przyciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć!